Leon Madejski, Piramidy Pazerności. Nierozłączne siostry to chciwość i piramidy finansowe. Nie ma przesady w twierdzeniu, że naiwność zawsze kosztuje najwięcej. Wszechobecna pogoń za pieniądzem sprawia, że są ludzie, którzy skrupulatnie obmyślają coraz dziwniejsze sposoby na łatwe i szybkie zdobycie dużych pieniędzy. Niekoniecznie w uczciwy sposób. Tak właśnie rodzą się piramidy finansowe, które wyssały na świecie niezliczone ilości pieniędzy. Gdyby udało się policzyć straty wszystkich oszukanych, byłaby to pewnie suma liczona w bilionach dolarów. Największa w historii piramida finansowa została ujawniona w 2008 roku. Skonstruował ją Bernard Madoff. Powszechnie szanowany amerykański finansista, który przez 20 lat wyprowadził z kieszeni innych ludzi od 40 do 50 miliardów dolarów. Wszystko za sprawą ekskluzywnego funduszu inwestycyjnego, do którego dostęp mieli tylko wybrani przez niego klienci. Zaufali mu bogacze z pierwszych stron gazet, gwiazdy ekranu, a nawet wielkie banki. Madoff proponował im stałą stopę zwrotu dochodzącą do 10% rocznie, co długo było doskonałą inwestycją. Fundusz zbankrutował dopiero w czasie trwania wielkiego kryzysu finansowego w 2009 roku, kiedy, z powodu niepewnej sytuacji na rynku, inwestorzy zaczęli wycofywać swoje pieniądze. Udziałowcy w krótkim czasie chcieli odzyskać prawie 7 miliardów dolarów, tymczasem genialny bankier na kontach swoich firm posiadał łącznie niewiele ponad 300 milionów dolarów. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji było ogłoszenie bankructwa. W chwili upadku w piramidzie znajdowało się około 13 milionów dolarów, należących do 5 tysięcy osób. Łącznie wszyscy inwestorzy mogli stracić nawet 50 miliardów dolarów, co najmniej dziesięciu z nich utraciło więcej niż miliard dolarów. Madoff początkowo inwestował głównie w nieruchomości oraz papiery wartościowe. Z czasem jednak, jak stwierdził rzekomo genialny finansista, powierzone środki nie były przez niego w żaden sposób inwestowane, a służyły jedynie do regulowania bieżących zobowiązań. Bernard Madoff za oszustwa finansowe został skazany na 150 lat pozbawienia wolności. Wszystko wskazuje na to, że resztę swojego życia spędzi za kratami amerykańskich zakładów karnych, co jednak pożył, to jego, twierdzą niektórzy. Bogacz, który umarł w ubóstwie. Kiedy słyszymy o piramidach finansowych, wielu ludziom przychodzi na myśl włoski imigrant osiadły w Stanach Zjednoczonych, niejaki Charles Ponzi. Od jego nazwiska pochodzi zresztą pojęcie schematu Ponciego. Twórca pierwszej wielkiej piramidy finansowej w latach dwudziestych ubiegłego stulecia obiecywał krociowe zyski, które miały pochodzić z masowej wymiany europejskich kuponów pocztowych, tak zwane IRC, na amerykańskie znaczki pocztowe. Taki sposób zarobkowania przynosił spore zyski, ale był bardzo trudny do realizacji na dużą skalę. Ponci promował jednak swoje przedsięwzięcie, między innymi poprzez prasę, obiecując inwestorom niespotykane jak na tamte czasy zyski, na przykład podwojenie wpłaconego kapitału w ciągu 90 dni. Całe oszustwo uwiarygodniało wypłaty sporego wynagrodzenia dla pierwszych inwestorów. Głupich nie sieją, sami się rodzą, mówi stare porzekadło. I tak było w tym przypadku. Chętnych do pomnożenia gotówki nie brakowało. Ponci szybko dał sobie spokój z obrotem znaczkami i zaczął opłacać wcześniejszych inwestorów z części pieniędzy, które powierzali mu nowi. W czasie rozkwitu firmy, Ponci zatrudniał kolejnych agentów, których wynagrodzenie opierało się na systemie prowizyjnym. Amerykanie zaczęli coraz chętniej inwestować zdarzali się również tacy, którzy postanowili zainwestować cały swój majątek w firmę Ponciego. Wraz ze wzrostem liczby chętnych projekt przestał się bilansować, a zapewniane zwroty były wypłacane z bieżących wpłat. Pojawiły się krytyczne artykuły wytykające wysokie ryzyko, jak i brak ekonomicznych podstaw takich inwestycji. Ponczi, by uśpić czujność, zaprosił klientów na kawę, pączki i wypłacił im pieniądze. Gdy sytuacja się powtórzyła, wziął kredyt, by spłacić inwestorów, czym odwrócił uwagę po raz kolejny. Finalnie cały schemat piramidy został zdemaskowany w 1920 roku przez jednego z agentów Ponciego, Williama Mack Mastersa. Dziennikarze alarmowali, że Poncji nie prowadził żadnej legalnej i zyskownej działalności, a wypłaty dla wcześniejszych inwestorów pochodziły ze środków przekazywanych przez kolejne osoby. Rozbudowana piramida finansowa zawaliła się mniej więcej po roku, gdy wpłaty nie wystarczały już do finansowania obiecanych wcześniej zysków. Ocenia się, że straty inwestorów związane z piramidą Ponciego znacząco przekroczyły równowartość dzisiejszych 200 milionów dolarów. Charles Poncie został aresztowany i skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności, jednak trzy i pół roku później wyszedł z więzienia po wpłaceniu kaucji. Pobyt w celi niczego go nie nauczył. Znów założył oszukańczą firmę i zaczął działać w systemie finansowym oferując zysk 200% w 60 dni. Nowe przedsięwzięcie również zakończyło się wyrokiem i karą więzienia. Ostatecznie umarł w biedzie 18 stycznia 1949 roku na emigracji w Brazylii. Prawa matematyki są nieubłagane. Od blisko stu lat piramidy finansowe nazywane są schematem Ponciego. Reguła działania jest prosta i nieskomplikowana polega na pozyskiwaniu do rzekomo wspaniałego przedsięwzięcia coraz większej liczby osób, które, mamiono obietnicą ponadprzeciętnych zysków, lokują swoje pieniądze w produkty firmy, finansując tym samym uczestników znajdujących się w piramidzie nad nimi. Założyciele piramidy tylko początkowo werbują ludzi, w późniejszym czasie, gdy ich liczba jest już duża, to kolejne osoby werbują następne. Jedynymi beneficjentami tego biznesu są jego założyciele i garstka tych, którzy stoją na czele piramidy. Olbrzymia większość nie ma szansy na jakiekolwiek zyski, gdyż to oni składają się na fortunę, którą zgarniają założyciele. Wszystko toczy się w miarę dobrze, dopóki udaje się pozyskiwać kolejnych uczestników, a tym samym dopływ nowych środków. Wszystkie piramidy bez względu na sposób, w jaki są przedstawiane, są z góry skazane na upadek, gdyż wymagają ciągłego dopływu kapitału od nowych uczestników, których liczba jest docelowo ograniczona. Przy założeniu, że każda z osób rekrutuje kolejne pięć i już na dziesiątym poziomie liczba uczestników wynosi prawie 10 milionów. W momencie gdy suma wycofywanych środków w stosunku do napływających jest zbyt duża, piramida staje się niewypłacalna. Przeciętny czas funkcjonowania piramidy to dwa-trzy lata. Można więc śmiało powiedzieć, że ci, którzy zainwestują w pierwszych miesiącach, rzeczywiście zarobią. Kosztem, rzecz jasna, tych, którzy wejdą w parabiznes dopiero pod koniec jego funkcjonowania. Prawa matematyki są nieubłagane. Polacy, nie gęsi, i swoje piramidy finansowe też mają. Jedną z pierwszych działających w Polsce na szeroką skalę pod koniec ubiegłego stulecia, rozkręciła firma Skyline. Funkcjonowała przez prawie 4 lata, do 1997 roku. Zarobiły na niej głównie osoby, które weszły do struktur najwcześniej, lokując się na najwyższych poziomach. Próg wejścia wynosił 2100 marek niemieckich, a za każdych trzech pozyskanych uczestników otrzymywało się po 500 marek. Za kolejne osoby po 900 marek. Każda następna osoba pozyskana przez wprowadzoną generowała dla niej zysk. Tylko wprowadzenie i namówienie kolejnych osób gwarantowało odzyskanie wkładu i późniejsze ewentualne dochody. Większość ludzi nigdy nie odzyskała swoich pieniędzy. U zarania III Rzeczpospolitej w 1989 roku na rynku pojawiła się oferta bezpiecznej kasy oszczędności. Był to parabank założony przez Lecha G., Oferował on lokaty, z których zyski miały wynosić do 300%. Zysk ten miał pochodzić z wymiany złotówek na dolary. Lechowi G. udało się oszukać około 10 tysięcy osób, zaś syndyk odzyskał około 25% wszystkich wpłat dokonanych przez klientów. Przed Poncim była kobieta. Może zaskakiwać, dlaczego to włoski imigrant, który osiadł w Stanach Zjednoczonych, uznawany jest za twórcę piramid finansowych. Jeśli w wyszukiwarkę Google wpiszemy hasło Piramida Ponciego, wyświetli nam się kilka milionów trafień ze stronami internetowymi opisującymi przedsiębiorczych mężczyzn w rodzaju Bernarda Madoffa, do którego przylgnęło niechlubne przezwisko największego oszusta w dziejach Stanów Zjednoczonych. Rzecz w tym, że to nie Ponzi wymyślił to oszustwo. Okazuje się, że niemal taką samą działalność prowadziła kilkadziesięcioleci wcześniej pewna amerykanka, Sara Emily Howe, oszustka, która z powodzeniem wdrożyła w życie kilka systemów, analogicznych do tych, które potem finansiści nazywać będą piramidami Ponciego. W tym samym roku, kiedy Thomas Edison w New Jersey zapalił pierwszą żarówkę, Sarah Howe przecierała w Bostonie ścieżki nowego rodzaju przestępczości, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, białych kołnierzyków. Otworzyła bank prowadzony przez kobietę i przeznaczony tylko dla kobiet. Zaczęła przyjmować depozyty, których wysokie oprocentowanie przyprawiało o zawrót głowy. Niewiele wiemy o jej dzieciństwie i młodości. Nie zachowały się żadne portrety ani szkice z jej wizerunkiem, więc nie wiadomo jak wyglądała. Przynajmniej trzykrotnie była mężatką, ale żaden z tych związków nie przetrwał dłużej niż kilka lat. Ona sama pracowała jako wróżka jasnowic, zajmowała się również stawianiem tarota. W 1867 roku trafiła na leczenie do ośrodka dla obłąkanych, w którym spędziła prawie trzy lata. Na początku 1871 roku została uznana za zdrową. Zamieszkała w Bostonie, znowu wróciła do kabały i wróżbiarstwa. Koniec lat 70. XIX wieku w historii Stanów Zjednoczonych to czas szybkiego rozwoju. Kraj odbudowywał się po wojnie secesyjnej, rozwijał się przemysł, przybywało imigrantów, a dzięki nim rąk do pracy. Ludzie się bogacili i coraz więcej z nich odkładało oszczędności. Wiosną 1879 roku Sara ogłosiła utworzenie banku oszczędnościowego, który przyjmowałby depozyty tylko od niezamężnych kobiet. Nazwała swój projekt Ladies Deposit Company. W prospekcie informowała potencjalnych deponentów, że bank ma powiązania z organizacją charytatywną Quaker, z kapitałem 1,5 miliona dolarów, a jego misją jest pomaganie młodym kobietom w pomnażaniu zgromadzonych pieniędzy. Dzięki wsparciu Funduszu Ladies Deposit Company była w stanie zaoferować odsetki od depozytów w wysokości 2% tygodniowo, później zmienione na 8% miesięcznie. Co potrafi marketing szeptany? Po założeniu firmy depozytowej dla kobiet w skromnym budynku z czerwonej cegły na przedmieściach Bostonu w 1879 roku była wróżka, zaczęła pozyskiwać pierwszych klientów. Nie zamieszczała żadnych reklam w miejscowej prasie. Posługiwała się jedynie marketingiem szeptanym. Obiecywała wyjątkowo korzystne jak na tamte czasy oprocentowanie depozytów w wysokości 8 dolarów miesięcznie. Minimalna kwota do wpłaty wynosiła 200 dolarów, maksymalna 1000 dolarów. Pieniądze wpłacać mogły tylko samotne kobiety należące do niższych warstw społecznych, nie posiadające własnych domów ani mieszkań. Te kobiety do tej pory były raczej pomijane przez banki, bo te nie widziały w nich atrakcyjnych klientek. Pomimo braku jakiejkolwiek reklamy, sława Ladies Deposit Company szybko rozniosła się wśród bostońskiej klasy robotniczej, a przede wszystkim tamtejszych kobiet. Strategia marketingu szeptanego szybko zrobiła swoje i program inwestycyjny Sary Howe zbierał coraz większe depozyty. Pieniądze płynęły z Buffalo, Chicago, Baltimore, Pittsburgha i Waszyngtonu. Pani Howe planowała otwarcie kolejnych ekspozytur w Filadelfii i Nowym Jorku, aby nadążyć z obsługą wszystkich zainteresowanych klientek. Interes rozwijał się tak znakomicie, że skala rozwoju zaskoczyła nawet jego założycielkę. Wiele kobiet, które zdeponowały pieniądze w damskiej firmie depozytowej, reinwestowały potem swoje zyski w banku, gdyż były przekonane, że to doskonały i bezpieczny interes. W sumie depozyt wynosił co najmniej 250 tysięcy dolarów od 800 kobiet, choć historycy uważają, że w sprawę zaangażowało się znacznie więcej osób. Niektórzy szacują, że How zebrała więcej niż pół miliona dolarów, co stanowi równowartość około 15 milionów dzisiejszych dolarów. I nie wiadomo, jak długo trwałaby działalność obrotnej pani Hau, gdyby nie ciekawość miejscowych dziennikarzy, którzy chcieli poznać receptę na sukces finansowy tego zagadkowego przedsięwzięcia. Tym bardziej, że jego autorką była kobieta dorabiająca wcześniej jako wróżka. Gdyby Hau była przyjazna dziennikarzom i opowiedziała im jakąś wzruszającą historię, może dziennikarze daliby jej spokój. Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Wnętrza firmy depozytowej były zamknięte dla reporterów Boston Daily Advertiser i to tylko dlatego, że byli mężczyznami. To jednak jeszcze bardziej rozbudzało ich dziennikarską dociekliwość. Jeden z reporterów przebrał się w kobiece ubranie, koledzy trochę go umalowali i tak przygotowany poszedł do siedziby funduszu. Na efekty dziennikarskiego śledztwa nie trzeba było długo czekać. 25 września 1880 roku na łamach Boston Daily Advertiser rozpoczęła się seria artykułów, która była początkiem końca, wszystko na to wskazuje, pierwszej w światowej historii piramidy finansowej. Dziennikarze ujawnili, że bank pani Howe jest pięknie opakowany, ale jednak oszustwem. Oferowane przez nią ośmioprocentowe zyski były zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Praw ekonomii i matematyki nie dało się oszukać. Bostońscy dziennikarze przekonywali, że wypłata olbrzymiego oprocentowania była możliwa tylko dzięki temu, że cały czas napływali nowi klienci, zwabieni wizją ponadprzeciętnych zysków. Interes miał szansę funkcjonować, dopóki znajdą się kolejni naiwni. A co będzie, kiedy ich zabraknie? Skąd bankier w spódnicy weźmie pieniądze na wypłatę zobowiązań? Przecież nigdzie ich nie inwestuje, co najwyżej w siebie, alarmowali dziennikarze, opisując jak bardzo zmieniło się życie pani Hau od czasu, kiedy uruchomiła fundusz inwestycyjny dla kobiet. Wprawdzie siedziba firmy nadal mieściła się w zwykłym budynku na peryferiach, pewnie po to, by nie kłuć ludzkich oczu bogactwem i okazałością, jednak sama zamieszkała w ledwie co kupionym okazałym domu w centrum miasta. Mało tego. Zaczęła się elegancko ubierać, bywała w drogich lokalach, po skończonej pracy lubiła się zabawić w luksusowych miejscach. Skąd brała na to wszystko pieniądze? Zastanawiali się dziennikarze i rychło znaleźli odpowiedź. To oszustka, która wcale nie ma sposobu na cudowne rozmnożenie pieniędzy. Wypłaca odsetki dzięki temu, że pozyskuje nowych klientów, ale wszelkimi sposobami namawia ich, by nie wypłacali powierzonego jej kapitału. Ten misternie zbudowany system wymagał stałego napływu nowych ludzi, aby regulować premie starym klientom. Inna rzecz, że jej depozytariusze nie mogli liczyć na całość odsetek. Zgodnie z umową pani Howe wypłacała tylko część tej kwoty, bo takie były zasady depozytu dla pań, gdyby nagle dostały większy przypływ gotówki, mogłyby go zbyt szybko roztrwonić lub wykorzystać do nierozsądnych zakupów. Najlepszą rzeczą było zostawienie tych pieniędzy na koncie u pani Hau, która wiedziała, jak mądrze je pomnażać. To były piękne hasła, marketing, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Życie szybko zweryfikowało marzenia o dużych pieniądzach. Dziennikarze zaczęli opisywać historię ludzi, którzy powierzyli pieniądze wróżce bankierce i nie mogli ich odebrać. Były kobiety, które nie tylko oddawały jej wszystkie oszczędności, ale i takie, które zwabione wysokim oprocentowaniem pożyczały pieniądze pod zastaw swojego majątku. I nadszedł dzień, kiedy z niedowierzaniem dowiadywały się, że nie dostaną ani jednego centa. Bankier w spódnicy kontra dziennikarze. Zanim jednak do tego doszło, Ladies Deposit Company próbował bronić się przed dziennikarskimi oskarżeniami. W wydanym dla mediów oświadczeniu właścicielka funduszu napisała Faktem jest, szanowny redaktorze, że tak naprawdę nic nie wiesz o podstawach, środkach i metodach, na jakich opiera się nasza działalność. Dziwi nas, dlaczego próbujesz zniechęcić zwykłych ludzi do współpracy z Ladies Deposit Company. Niepotrzebnie się tym wszystkim zamartwiasz i grzęźniesz, jak nie topesz w pułapce na muchy. Próba zaklinania rzeczywistości na niewiele się zdała. Nerwowe klientki masowo pukały do oddziałów banku z żądaniem zerwania lokat. Odchodziły z kwitkiem. W kasach nie było pieniędzy. Działalność instytucji okazała się wielkim oszustwem. Dokładnie w 19 dni od opublikowania pierwszego materiału o działalności pani Howe została ona aresztowana. Dziennikarze triumfowali, jednak tysiące ludzi musiało przeżywać dramat utraty pieniędzy. Proces Sary Howe toczył się przed sądem w Bostonie. Bankierka została ostatecznie skazana na cztery lata więzienia, jednak nie za oszustwo, ale za podszywanie się pod organizację charytatywną, rzekomo wspierającą jej przedsięwzięcie. Po zwolnieniu w 1884 roku, Hau założyła kolejny fałszywy bank, Bank Kobiet, który działał na tych samych zasadach, co lokata damska. Pani Hau, nauczona doświadczeniem, obiecała nieco niższą stopę procentową, 7% miesięcznie, co w jej przekonaniu miało zwiększyć wiarygodność całego przedsięwzięcia w oczach potencjalnych inwestorów. I to było dobre posunięcie. Przyjęła około 50 tysięcy dolarów depozytów, choć niektórzy historycy twierdzą, że mogła to być kwota wielokrotnie wyższa, zanim nowe oszustwo zostało ujawnione. W kwietniu 1887 roku uciekła z Bostonu. Potem próbowała jeszcze założyć parabank w Chicago, jednak przedsięwzięcie nie odniosło już żadnego sukcesu. Powróciła do wróżbiarstwa, które stało się jej jedynym źródłem utrzymania w ostatnich latach życia. Pobierała standardowe, jak na tamte czasy, honorarium w wysokości 25 centów za jeden seans z klientem. Zmarła w biedzie i osamotnieniu 26 stycznia 1892 roku. Miała 65 lat. Do ostatniego dnia zachowała skłonność do dwulicowego stylu bycia, zapewniając, że nigdy nie miała nic wspólnego z wyłudzaniem pieniędzy od kobiet. Dlaczego jej nazwisko nie znalazło się w światowych kronikach kryminalnych jako synonim człowieka, który wynalazł piramidę finansową? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, ówczesne media nie odgrywały jeszcze takiej roli jak za czasów działalności Ponciego, z drugiej strony, kobieta oszustka nie pasowała do symbolu czarnego charakteru. Pod koniec XIX wieku wielkich przestępstw dopuszczali się przede wszystkim mężczyźni, a kobiety zajęte pracą w domu i wychowywaniem dzieci, co najwyżej były ofiarami przestępczej działalności. Sara Howe wyłamywała się z tego schematu i może dlatego nie zapisała się na kartach historii jako pionierka piramid finansowych. Leon